Kiedy skończą się te chmury? Och, obawiam się, że dopiero nad Ecją. Co to za książka? Co czytasz? Mity greckie. Czytaj na głos, bo zasypiam. O! I wtedy Apollo, bóg słońca, cisnął złotą włócznią i ze skały wytrysnęło źródło, aby służyć ludziom na ziemi. Bardzo ciekawe. Dobrze, że wybraliśmy Grecję. Popatrz, to na pewno Apollo na swym rydwanie. Dogonimy go. Kapitanie, czy daleko do Aten? Jeszcze 5 minut. Te kolumny stawiali sami tytani, ale zniszczyli je ludzie. Proszę pana, dlaczego pan niszczy te zabytkowe ruiny? Wręcz odwrotnie. Staram się uratować je od zniszczenia. Nie widzę, żeby ktoś tu coś niszczył. Niszczy je nasza cywilizacja, chłopcy. Dymy z fabryk, samochodów, hałas, trzęsienia ziemi. I ludzie, którzy bazgrołami pokrywają marmury. Rzeczywiście. Tu podpisała się cała wycieczka. Lolku, masz gumę? Nie schodzi. Szkoda. Ale co wy robicie w mieście w czasie wakacji? Na waszym miejscu to popłynąłbym na jedną z greckich wysepek. Są nie tylko piękne, ale i mają swoje tajemnice. Jak się macie, chłopaki? Może wódeczkę? Jest i silniczek. Dziękujemy, mamy własną. Nie do wiary. Wyłoniła się wyspa niczym głowa byka. Rogami skał dotykała obłoków, a ludzkie oko nie mogło dostrzec na niej śladu życia. Jednak tam ktoś jest. Zresztą masz, zobacz sam. Zwiedzimy naszą wyspę. Nigdzie nie ma tej kozy. Znajdzie się. Jaskinia!
przebywał. Ale co najmniej 2000 lat temu. I wtedy wszystko wiedząca Pytia zapaliła ognisko i z dymu, z iskier i ze smugi słońca przepowiadała ludziom to, co ich czeka za rok, za lat 10, za lat 100. Witajcie, obcy przybysze, w domu wiedzącej. Czy chcecie poznać swój los? Tak. Czeka was wielkie odkrycie. Spotkacie władcę tej wyspy. Żegnajcie, Bolku i Lolku. A skąd ona nas zna? Jest przecież wszystko wiedząca. Co robimy dalej? Trochę ponurkujemy. I ha! Podajemy komunikat z ostatnich dni. Dwaj nierozpoznani osobnicy przebywają na wycieczce w Grecji. Dokonali niezwykłego odkrycia. W ruinach zatopionej świątyni odnaleziono posąg Posejdona. W Atenach trwają poszukiwania tych dwóch młodych ludzi.